Stale rozwijamy różne instrumenty współpracy obywatelskiej, partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy. Chcemy zaprosić do kolejnej, do kolejnych już wyborów do Rad Dzielnic. Inicjatywa sięgająca swoich początków, jeszcze początku XXI wieku, ale już coraz bardziej dojrzalsza. Na koniec tej kadencji to już będzie inicjatywa pełnoletnia. Zapraszamy do udziału w wyborach, w wybraniu swoich przedstawicieli. Troszeczkę pozmienialiśmy w ostatnim czasie, po różnych konsultacjach z mieszkańcami, z samymi radnymi dzielnic, uznaliśmy, że warto wprowadzić takie rozwiązania, które zmniejszą liczbę radnych, ale dadzą za to im więcej pola do decydowania, a przede wszystkim więcej pieniędzy. Stąd dzisiaj w tegorocznej edycji wybieracie Państwo ludzi, którzy w Waszym imieniu będą decydować o co najmniej kilkunastu milionach złotych, które będą do ich dyspozycji. Jeżeli nie o kwocie większej, to oni będą decydować o tym, gdzie będą remonty ulic, gdzie będą powstawać nowe parki kieszonkowe, gdzie będą powstawać place zabaw i wiele, wiele innych decyzji będzie właśnie w ich rękach. Dlatego między 18 a 28 października zapraszamy do udziału w tych wyborach i wybrania jak najlepszych przedstawicieli. Wydaje mi się, że też pierwszy raz w Polsce przeprowadzamy wybory w formie elektronicznej. Kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy o tym, zadając pytanie też naszym służbom, czy jest w ogóle taka możliwość przeprowadzenia takich wyborów w trybie elektronicznym. W wyborach powszechnych te wybory się tylko wspomaga tak naprawdę elektronicznie, a u nas będzie pełna elektronizacja wyborów. Zarówno spis wyborców będzie elektroniczny, jak również kandydaci, którzy będą też w formie elektronicznej na platformie uwidocznieni. Mamy nadzieję, że te 10 dni, przez które mieszkańcy będą mogli zagłosować, tak naprawdę będą głosowali 24 godziny na dobę, podniesiemy też również i frekwencję, tak? Bo z tą frekwencją było różnie przy każdych wyborach. Za nami dzielnicobus, jeden z elementów promocji kampanii wyborczej do Rad Dzielnic. Od 20 września zespół Urzędu Miasta, głównie Centrum Dialogu Obywatelskiego, będzie pojawiał się w różnych punktach miasta, w różnych dzielnicach, ale też na różnych ważnych wydarzeniach, gdzie mieszkańcy mają chwilkę czasu, aby porozmawiać, poznać zasady głosowania. Będzie również dostępny punkt pomocy elektronicznej. W związku z tym, że rzeczywiście, tak jak mówimy, to rewolucja, głosowanie tylko i wyłącznie dzielnicowe, natomiast pamiętamy cały czas, że w różnym stopniu też korzystamy z nowoczesnych technologii. Chcielibyśmy pomóc tym osobom, które być może będą potrzebowały jakiegoś krótkiego instruktażu, wsparcia, jeśli chodzi o technikalia. Takie punkty będą dostępne dla mieszkańców Opola w ratuszu, w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, Centrum Senior, póki co jeszcze na Nysy Łużyckiej i w Wydziale Spraw Obywatelskich. Będziemy starali się dojechać do każdej dzielnicy, tak żeby bardziej rozreklamować i wybory i też poopowiadać mieszkańcom o całej procedurze, bo ta procedura jest bardzo prosta, to jest elektroniczne głosowanie i również o budżecie obywatelskim. Stąd dzielnicobus.